Czysta woda i gleba są bardzo ważne dla naszej przyszłości. Wszystkie firmy będą musiały się przekształcić na ekologiczne i dbające o zrównoważony rozwój. Na świecie w ciągu roku jest produkowanych około 20 milionów ton plastikowych opakowań, które lądują w oceanach. Ważne jest, aby coś zrobić z tym plastikiem, żeby nie trafiał do wód oceanicznych. Jeśli używalibyśmy materiału ze starego opakowania przy produkcji nowego, wtedy nie byłby on spalany czy nie trafiałby do oceanów. To najprostszy sposób na zużycie materiałów z recyklingu przy produkcji opakowań. To use recycled material in your own packaging. If you use PET, recycled PET in your packaging, Z użyciem PET w opakowaniach otrzymujemy dodatkową korzyść. Nie tylko redukujemy ilość plastiku, ale także emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Also reduce CO2. Aby stworzyć nowe opakowania PET, potrzebujemy dużo energii, która doprowadza do emisji CO2. Jeśli używasz starych opakowań PET przy produkcji nowych, obniżasz jego emisję o ponad 60%, a to dużo. Produkty PET mogą być poddawane recyklingowi wielokrotnie do produkcji nowych opakowań. Zazwyczaj jednak firmy nie działają w ten sposób, gdyż nadal jest to innowacyjne rozwiązanie. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że to korzystnie wpłynie na ich produkt. My sprzedaliśmy 4-5 milionów produktów pakowanych ze starego PET, z recyklingu i żaden konsument nie narzekał. Dodatkowo nie ma widocznych zmian w wyglądzie opakowania. Na półkach nie zauważycie różnicy. W naszej siedzibie korzystamy ze źródeł odnawialnej energii. Mamy wiatraki i panele słoneczne na dachach. Pozyskaną wodę używamy do ogrzania i chłodzenia budynku i naszych produktów. Staramy się działać w cyklach recyklingu, dbając o zrównoważony rozwój i najlepsze wykorzystanie odpadów. W mojej prezentacji wspomniałem, że woda z naszej produkcji jest filtrowana, a materiał z filtracji służy do produkcji cegieł. My sami nie produkujemy cegieł, ale przekazujemy ów materiał firmie, która się tym zajmuje. Nieważne co robimy, myślimy o możliwościach recyklingu i oddania czegoś naturze. Potem bierzemy coś z natury i znowu coś oddajemy. No matter what we are doing, we try to always think there's a possible to recycle, there's a possibility to bring it back into nature, and then we take something from nature, we bring it back again to the nature.